czwartek, 24 sierpnia. Anna Tabaka, witam. Zapraszam na Silesia Flash. Do tak dramatycznych sytuacji dochodzi naprawdę bardzo rzadko. Do domu dziecka w Mysłowicach przyjechała kobieta i oświadczyła, że chce oddać dwójkę swoich dzieci. Pracownik placówki zawiadomił policję. O dalszym losie maluchów zdecyduje teraz sąd w Sosnowcu. Kobieta nie mogła albo nie chciała zajmować się nimi dłużej. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawia się bardzo wiele głosów, aby nie potępiać jej zachowania, bo nie znamy powodu, dla którego zdecydowała się na tak desperacki krok. Paweł Jędrusik. I dokładnie tego samego zdania są eksperci. O ile nierzadko ktoś pozostawia dziecko w oknie życia, to niewiele jest sytuacji, gdy przyprowadza je do domu dziecka. Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Kobieta przyszła z 3- i 6-letnim dzieckiem. Pani jakby zgłosiła się do nas z dwójką dzieci, poprosiła o wsparcie w tej formie, aby zabezpieczyć jej dzieci, ponieważ nie była w stanie się nimi zająć. Jaka była dalsza procedura i w jakim stanie były te dzieci? Dzieci były zadbane, uśmiechnięte, dzieci były w dobrym stanie psychicznym, jakby były zabezpieczone też przez naszego wychowawcę na placówce. Placówka poinformowała też odpowiednie służby. Teraz dzieci będą czekać na decyzję sądu, co dalej. Według nieoficjalnych informacji chce się nimi zaopiekować najbliższa rodzina. No, takie sytuacje kryzysowe, w których zgłaszają się opiekunowie albo trzeba interweniować i wyciągać dzieci z różnych trudnych sytuacji domowych, no, są to sytuacje, które powtarzają się niestety, ale co kilka miesięcy mają one miejsce. W takich sytuacjach kluczowe jest zbudowanie zaufania dzieci. Przede wszystkim dzieci muszą poczuć się bezpiecznie, muszą poczuć, że są akceptowane, chciane, że ich potrzeby są zaspokajane, że mogą o wszystkim powiedzieć, o wszystko zapytać, że te osoby są na ich jakby każde wezwanie, że ich rozumieją, natomiast też stawiają granice, wymagania, że nie są naznaczone tą swoją przeszłością. To jest ważne, że dziecko nie może się czuć winne z tego powodu, że trafiło do rodziny zastępczej, czyli mówiąc, jest takie też ładne powiedzenie, że jest rodzic z brzuszka i z serduszka, że tak naprawdę ważne jest to, kto z nami jest, kto się nami opiekuje i jak ta osoba te nasze potrzeby zaspokaja. I o ile w niektórych przypadkach dzieci trafiają pod opiekę najbliższej rodziny, to wiele z nich na swoją rodzinę czeka długo, bo rodzin, które chcą je adoptować, ciągle jest za mało, a i procedura adopcyjna do prostych nie należy. Rodzina przychodzi na rozmowę informacyjną, gdzie informujemy, jakie musi wymogi spełnić, jakie dokumenty złożyć, żeby mogła przejąć opiekę nad dzieckiem w formie adopcji. Jeżeli rodzina, mówimy o tych dobrych rzeczach, mówimy też o trudnościach, jeżeli rodzina stwierdzi, że to jest jej rola, to wtedy składa do nas wniosek wraz z pełną dokumentacją wymaganą i od tej pory w ciągu 4 miesięcy prowadzimy całą diagnozę psychologiczno-pedagogiczną plus wywiad środowiskowy. Dopiero wtedy wydawana jest opinia. Jeśli jest pozytywna, rodzice muszą przejść jeszcze szkolenie warsztatowe. 14 palet z mauzerami wypełnionymi chemikaliami ktoś podrzucił w Kończycach Wielkich na jednej ze stacji paliw. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pozostawiona naczepa może znajdować się w tym miejscu od kilku tygodni. Okoliczności oraz ile dokładnie i jakich substancji znajduje się w porzuconym ładunku bada teraz policja. Najważniejsza informacja jest taka, że nie doszło do wycieku, a teren jest bezpieczny. Fatima Orlińska. Policyjni biegli wciąż badają zawartość beczek, które ktoś pozostawił w naczepie zaparkowanej na terenie stacji paliw. Służby nie informują na razie o ich ilości, ponieważ chemikalia mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia są zarówno stanu ciekłego, jak i stałego. Dziś wiadomo, że to kilkanaście palet, na których umieszczone są mauzery, a w nich ustawiono różnego wypełnienia beczki. W czwartek pobrano do badań próbki, na wyniki jednak trzeba poczekać kilka tygodni. Zabezpieczaliśmy tutaj teren. Oczywiście wezwane były odpowiednie służby na miejsce, w tym straż pożarna, która nie stwierdziła na całe szczęście żadnych wycieków czy też oparów, które mogłyby zagrażać życiu, zdrowiu ludzi. Te materiały, które tutaj zgromadzimy ostatecznie, finalnie po dokonaniu tutaj oględzin, które mają które w chwili obecnej się tutaj odbywają z udziałem biegłego z zakresu chemii, te
materiały przekażemy do prokuratury rejonowej w Cieszynie z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. Zgodnie z treścią artykułu 183 kodeksu karnego, czyli za niezgodne z przepisami transportowanie, magazynowanie, przechowywanie odpadów, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Policja gromadzi również dowody, które pozwolą ustalić właściciela naczepy, w tym zabezpieczą nagrania z monitoringu. Ustalą też, jak długo naczepa na terenie stacji paliw stoi. Nieoficjalnie mówi się o 3 tygodniach. Jeżeli w toku prowadzonych czynności nie uda się dotrzeć do właściciela pojemników, koszty utylizacji będzie musiała ponieść gmina. Na pewno będziemy czekali na zakończenie wszystkich tutaj czynności, żeby ustalić, kto jest właścicielem tych odpadów, kto to faktycznie transportował. No i będziemy również czekali na decyzję WIOŚ-u w tym zakresie. No i na podstawie tych danych ustalimy dalsze kroki, które będziemy podejmować. No, w ostateczności, oczywiście to co słusznie Pani zauważyła, jest taka ścieżka, że gmina może wykonać tutaj wykonanie zastępcze, czyli zutylizować to na własny koszt, a później dochodzić tych należności w stosunku do właścicieli czy właściciela tego, właściciela tych odpadów czy właściciela tego terenu. Jak jednak podkreśla wójt, koszt takiej utylizacji może znacząco przewyższyć budżet gminy. Naczepę policja odkryła w ramach działań operacyjnych. Do czasu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska pozostanie w tym miejscu odpowiednio zabezpieczona, objęta monitoringiem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmienia zasady sprzedaży napojów energetycznych z kofeiną i tauryną. Takie napoje będą sprzedawane wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego. Sklepy muszą się dostosować lub zapłacą karę. Energetyki znikną także ze szkolnych sklepików. Paweł Jędrusik. Nastolatkowie jeszcze mogą je kupić, ale za kilka dni ich zakup nie będzie się różnił niczym od zakupu alkoholu, bo szkodliwości tych napojów przekonują lekarze i popierają wprowadzenie nowych przepisów. W wypadku młodego człowieka ma to kapitalne znaczenie, bo przecież to są organizmy w trakcie rozwoju. A wpływa na pewno na ośrodkowy układ nerwowy, gdzie opisywane są również i przypadki wręcz po spożyciu napojów energizujących, zaburzenia ukrwienia mózgu, tak naprawdę mogące prowadzić do gorszych efektów nauki. Ale to nie wszystko. Częste spożywanie napojów energetycznych może doprowadzić do obkurczenia naczyń wieńcowych i zawału mięśnia sercowego. Takie napoje stymulują cały układ endokrynny, co wiąże się z zaburzeniami hormonalnymi. Wpływają również na pracę wątroby ze względu na dużą zawartość cukru i kofeiny. Powyrywane kwiaty, wywrócone kosze, porozrzucane śmieci. Dziki niszczą katowicki Park Kościuszki, ale pojawiają się także w Parku Zadole czy Parku Leśnym. Jeden ich atak to zniszczonych na przykład 1000 kwiatów. Dlatego nie wyrzucajmy resztek jedzenia do koszy przy alejkach, bo to może je przyciągać. A jeżeli takie zwierzę stanie na naszej drodze, zachowujmy się spokojnie. Magda Sincewicz. Zryły dziki nam kwietniki. W Parku Zadole, Dolinie Trzech Stawów, Parku Kościuszki i mniejszych skwerach, gdy one nocą wychodzą na żer, my nad ranem widzimy tego skutki. Zniszczone kwietniki, poprzewracane kosze na śmieci, porozrzucane śmieci, to są takie sytuacje, które tak naprawdę od zakończenia hibernacji zimowej dzików przez cały rok my tego w parkach doświadczamy. Można przejść, widać rozryte trawniki, zniszczone kwietniki. Teraz to się bardzo nasiliło. Spośród kilkudziesięciu tysięcy roślin na terenie samego Parku Kościuszki codziennie zniszczeniu ulega ich od 1000 do 1500 sztuk. Jeden, drugi, o, trzeci, ten jakoś się trzyma. I to w ten sposób jest wszystko. Przecież to już te kwiatki, to one już nie odrosną. I mimo, że ponad 20 osób dzień w dzień dokłada wszelkich starań, by doprowadzić sytuację do normy, to nazajutrz dzieje się to samo. Potem to serce boli, bo człowiek się tyle tu napracuje, to tyle kwiatków przecież chodzi, jak się posadzimy te kwiatki, a jak przychodzimy, to potem aż po prostu boli serce, że to trzeba znowu wszystko poprawiać. Bo można by przecież wszystko zagrodzić, ale jaki to by miało sens w parku? Nie pomagają nawet specjalne metody. Szmatka dookoła patyczka, nasączona pewnym środkiem, który ma odstraszać te dziki, a wieczko jest po prostu po to, żeby deszcz na to nie padał, żeby to szybko się nie ulatniało. Ale jak widać też średnio. Pośrednio sami jesteśmy sobie temu winni. Zwierzęta wchodzą do miast w poszukiwaniu pożywienia, ale też dlatego, że to my, ludzie, wkroczyliśmy na ich teren do lasu. Zawsze tu były dziki. Od zawsze. Odkąd polikwidowali lasy, porobili bloki, to gdzie mają iść? Przychodzą do parku.
Przychodzą, bo się do nas przyzwyczaiły, a czy my do nich? Człowiek się boi, bo nie wie, czy albo zaatakuje, albo ucieknie, tak? To jest dzikie zwierzę. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, co zrobi. Co my możemy zrobić? Następnym razem, jak wybierzemy się do parku, pamiętajmy o tym, by nie zostawiać po sobie resztek jedzenia. Może dzięki temu uda się uniknąć kolejnych zniszczeń. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Jedni wciąż odkrywają kolejne karty, prezentując swoje listy kandydatów w poszczególnych okręgach, inni zbierają podpisy poparcia pod tymi listami. Walka zdaje się być zacięta, bo kandydaci do Sejmu i Senatu mają świadomość, że na wagę złota jest każdy głos. Fatima Orlińska. Czy zbliżające się wybory parlamentarne zagwarantują Polakom życie niczym z bajki? Tego kandydaci różnych obozów politycznych nie obiecują. Deklarują jednak, że zrobią wszystko, by społeczeństwu po 15 października żyło się lepiej. A żeby tak było, wybory trzeba wygrać. Dlatego rozmowy, spotkania i prezentacje kandydatów to codzienność. Chcemy również przyjść z programem pozytywnym. Chcielibyśmy w końcu udrożnić finansowanie projektów w Polsce z Unii Europejskiej. Otworzyć KPO. Naprawić sytuację w służbie zdrowia, zadbać w końcu o realizację programu Czyste Powietrze. Z tymi tematami, z innymi idziemy wspólnie dzisiaj do wyborów. Ja Państwa serdecznie zapraszam 15 października do wyborów. Partie swoje listy z nazwiskami i pozycjami kandydatów muszą zarejestrować ostatecznie do 6 września. Do tego czasu, zgodnie z kodeksem wyborczym, lista z danego okręgu powinna być poparta 5000 głosów mieszkańców tego okręgu. Zanim więc kampania wejdzie w moment kulminacyjny, kandydaci wyruszają w teren i zachęcają zarówno do składania podpisów, jak i w ogóle pójścia do urn jesienią. Idzie bardzo dobrze. Tutaj jesteśmy właśnie na jednym z katowickich targowisk i powiem szczerze, że jestem bardzo miło zaskoczony. No, są to wyrazy sympatii, wyrazy wsparcia. Oczywiście też słyszę niejednokrotnie krytykę obecnej władzy i to taką, można by powiedzieć, grubą, to są niecenzuralne słowa, więc wolałbym ich nie przytaczać, ale atmosfera jest świetna, jest mobilizacja, jest bardzo dużo ludzi, więc jestem, innymi słowy, zbudowany, zadowolony i można by powiedzieć, te moje pierwsze kroki, takie jeszcze może, takie pierwsze kroki trochę jak dziecka, które zaczyna się uczyć, już są coraz bardziej stabilne i nie tracę równowagi. O poparcie dla swoich kandydatów ubiega się też Konfederacja. Przedstawiciele okręgu katowickiego przyznają, że ci, którzy swój podpis zostawiają na ich listach, to świadomi swoich poglądów wyborcy, którzy w zdecydowanej większości nie mają wątpliwości, na kogo chcą oddać swój głos. Z chwilą, kiedy się postawiliśmy z namiotem i się obrędowaliśmy, to ludzie bardzo chętnie do nas podchodzą. No, oczywiście są różne reakcje. Są tacy, którzy nas wyzywają, są tacy, którzy bardzo chętnie się podpisują, są tacy, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi, ale jak się dowiedzą, to podpisują. No, generalnie jest takie poparcie w społeczeństwie, żeby wyrazić zgodę na zarejestrowanie listy. Generalnie ci, którzy nas popierają, to mają nadzieję, że wywrócimy stolik i odciągniemy od rządu tych, którzy przez 18 lat rządzili i wprowadzimy duże zmiany i tego od nas oczekują. Głównymi tematami, które wyborcy poruszają z kandydatami, których chcą popierać, to inflacja, prawa kobiet, poczucie bezpieczeństwa w kraju i potrzeba zapewnienia stabilizacji pracy, a w konsekwencji płacy. Rzeźba w galerii artystycznej, mural na ścianie jednej z kamienic czy słynne dyktando. Od dzisiaj dołączy do nich krasnal Krystynka. Wszystko to, by upamiętnić świętej pamięci Krystynę Bochenek. W samo południe przed Teatrem Śląskim odsłonięto mosiężną figurkę przekazaną Katowicom przez Wrocław. W zamian stolica Dolnego Śląska otrzymała Beboka. Magda Sincewicz. Pojechały do Wrocławia, by rozpocząć kolejny rok działającego od 25 lat stowarzyszenia i nie wróciły z pustymi rękoma. Ze zjazdu Krystyn przywiozły wyjątkowy prezent. Chcieliśmy w jakiś sposób upamiętnić i szczególnie odznaczyć to stowarzyszenie właśnie z tego względu, że pojawiło się we Wrocławiu. Dlatego prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk przekazał na ręce właśnie stowarzyszenia figurkę krasnala, krasnalkę Krystynkę. Filigranowa mosiężna postać stanęła w drzwiach Teatru Śląskiego. To kolejne miejsce na mapie Katowic przypominające o zasłużonej dla miasta i Śląska świętej pamięci senator. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Faktycznie bardzo wiele osób nad nią pracowało. Jesteśmy niezwykle wdzięczni jako rodzina za ten kolejny pomniczek, taki trochę przewrotny. Myślę, że mamie bardzo by się podobał, bo jest takim lekkim puszczeniem oczka. Bardzo wiele osób nad tym pracowało, ale równie sporo przybyło, by zobaczyć to małe arcydzieło.
O Krystynie Bochenek nie da się zapomnieć i o Krystynie Bochenek nie zapomnimy. Raz, że przez imię, ale drugi raz przez to, kim była, jak działała i ile potrafiła dobrego wkoło siebie, żeby zgromadzić, że ta ilość ludzi właśnie, no chociażby przy dzisiejszej 31 stopniach zjawia się w takich kapeluszach, żeby odsłonić no, krasnalkę podarowaną przez Wrocław. Wrocław, który także został obdarowany do słynnych od lat krasnali, dołączą katowickie beboki, a mianowicie jedna beboczka, muzyczka, reprezentująca Katowice jako miasto kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki. Jak widzimy, jest to połączenie trochę Katowic i Wrocławia, tak więc bardzo się z tego cieszymy, że tak wspaniały pomysł Wrocław miał i ofiarował nam właśnie tą figurkę, która już teraz pięknie tutaj zdobi nasze miasto. Miasto, które nie zapomina o jego zasłużonych mieszkańcach. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.